Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie Robotobów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Chciałbym czasem przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny, tak znaczy. Ona śpiewała chyba w wersji, nie wiem, proszę Państwa, teraz wszystko jest takie z tymi zaimkami i tak dalej. Może chciała, a może chciałaby. W sensie, no wiadomo, jako mężczyzna. Edyta Bartosiewicz, w każdym razie, żeby chciała wstrzymać zegar bezlitosny. Ja też chciałbym wstrzymać zegar bezlitosny. Za każdym razem, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska pojawia się w jakimś radiu albo w telewizji, bo wtedy, proszę Państwa, dzieją się rzeczy piękne. I tak było i tym razem, gdy rozmawiała z Beatą Lubecką w Radiu Z. Między innymi, proszę Państwa, znalazł się tam taki fragment. Zobaczmy. A więc jeździmy na te spotkania i powiem Pani tak. Ludzie w Polsce powiatowej, w różnych miejscach bardzo potrzebują dostępu do informacji, do tego, żeby porównać to, co odbierają, bo część Polaków odbiera tylko informacje z tak zwanej telewizji publicznej, zderzyć to z informacjami od innych ludzi, żeby posłuchać, jak my to widzimy, żeby nas zobaczyć jako prawdziwych ludzi, a nie jako Niemców czy przestępców, bo przecież taki obraz konsekwentnie każdego dnia propaguje telewizja publiczna, więc my musimy do tych ludzi pojechać. Żeby nas zobaczyć jako normalnych ludzi, a nie jako Niemców. No, proszę Państwa. To nie jest śmieszne, proszę Pana! To nie jest śmieszne. I to tak jest, proszę Państwa. Platforma pojechała, Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała takiego człowieka, który był pod wpływem, przynajmniej według polityków Platformy, propagandy, TVP Info i mówi do tego, i co? Platforma się Panu nie podoba? A co? A kogo Pan? Ruskich Pan chciał? No. Nie, no. No. I co? Widzi Pan, że nie jesteśmy Niemcami? On mówi, no widzę. I widzi Pan, że nie jesteśmy przestępcami? No widzę. A Rafał Trzaskowski tam z pleców Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. I widzi Pan, że jesteśmy dużo wyżsi niż mówi TVP Info? A mówi, widzę. No doskonale, czyli możemy liczyć na Pana głos w nadchodzących wyborach. A gość mówi, ale ja mam trochę większe wymagania, niż tylko żeby polityk, na którego głosuję, nie był Niemcem ani przestępcą. Trochę jakiś program macie? No i wtedy oczywiście, proszę Państwa, wchodzi Izabela Leszczyna i mówi, oczywiście, mamy doskonałe pomysły. Niech Pan zagłosuje, to się Pan po wyborach dowie, jakie. W każdym razie, proszę Państwa, był też taki moment metafizyczny, można powiedzieć. Moment taki spirytualny, duchowy. Małgorzata Kidawa-Błońska bowiem jest częścią zespołu parlamentarnego do spraw Tybetu. I proszę, jak pięknie o tym mówiła, zobaczmy. Ten zespół właściwie to był jeden z najpóźniej ukonstytuowanych się zespołów i tak naprawdę dopiero przymierza się do tego, żeby działać. Przez te wszystkie lata jakoś nie było możliwości czy zgody na to, żeby on powstał. To od kiedy istnieje ten zespół? On istniał we wszystkich kadencjach, ale tak naprawdę dopiero w tym roku udało się go stworzyć. No, to nie, no mówię, dwa lata zabrała pandemia i te wszystkie zespoły z dużym opóźnieniem powstawały. No to w takim razie co chcecie zrobić w ramach tego zespołu parlamentarnego na rzecz Tybetu? Bardzo ważna jest edukacja i ten zespół głównie zajmował się edukacją, informowaniem o tym, co się dzieje, informowania o kulturze. Rola bardzo edukacyjna. O, proszę Państwa. To jest, naprawdę, mówiłem, że będzie metafizycznie i jest metafizycznie, bo to jest jedna z takich, no, zagadek. Coś, proszę Państwa, to jest takie heraklitejskie niemalże. Coś, co istniało od zawsze, a jednocześnie dopiero kilka miesięcy temu zostało stworzone. No, ale trudno sobie nie przypomnieć, proszę Państwa, jak Małgorzata Kidawa-Błońska mówi tak. Co są cele takiego, rola taka edukacyjna, edukacja głównie. Nie, tam, co robi te dyskoteki, chłopaki, ogólnie takie, tak, ale tak ogólnie to nauka, edukacja ogólnie interesuje nas w tym zespole. Ale proszę Państwa, są wakacje, znaczy w sensie dzieci mają wakacje, my nie mamy, bo my jesteśmy starzy. A kiedyś byłem nauczycielem, też miałbym wakacje, ale nie poświęciłbym tego dzisiejszego spotkania z Państwem, żeby stać przed tablicą i gadać jakieś głupoty. Nie. To nie, proszę Państwa. Ale Marcin Rola też gdzieś pojechał, znany polski publicysta, taki bezkompromisowy i tak dalej. Różne można tutaj przymiotniki same dobre o Marcinie Roli powiedzieć. Gdzie przedstawił kilka swoich koncepcji, proszę Państwa, na scenie. I był to występ niesamowity. Zobaczmy. Dokładnie o to samo chodzi, kochani, w wojnie, tak zwanej wojnie na Ukrainie. Tu nie chodzi o żadną Ukrainę. Tu chodzi o walkę między USA a Chinami. Zobaczcie sobie kwestię wojny w Wietnamie.
Pamiętacie, gdzie z historii Nixon, prezydent Nixon, prezydent Stanów Zjednoczonych, podpisywał rozejm? Nie w Wietnamie, w Chinach. Tu o to chodzi. To jest walka między dolarem a juanem. Tylko o to chodzi. Tu nie chodzi o tam Żeleńskiego czy innych. Tylko zauważcie, że ktoś na siłę, nie wiem, czy to widzicie, ale ktoś na siłę do tej wojny nas wciąga. Też jest wytwór oligarchów ukraińskich, rosyjskich, głównie żydowskich. Polecam temat niebiańskiej Jerozolimy. Zobaczcie, niby teoria spiskowa, niby, ale w którym kierunku lecą wszystkie możliwe samoloty oligarchów rosyjskich i ukraińskich? W którym? Do Izraela. Zauważcie to. Dlaczego? Jest niesamowite, proszę Państwa. To jest stand-up, można powiedzieć. Wszystkie takie formy, w którym? Do Izraela. Fajnie, podoba mi się ta metoda, proszę Państwa, taka. Zawsze Marcin mówi tak. Zobaczcie sobie na przykład tak. Kto jest w Izraelu? Żydzi. W Chinach? Chińczycy. Widzicie? To wszystko jest... I nigdy, proszę Państwa, zawsze chodzi o jedną rzecz. To też trzeba, żeby być takim publicystą, który ludziom oczy przeciera, to zawsze musi chodzić o jedną rzecz. Nie może chodzić o kilka rzeczy. Zawsze musi... Tu nie chodzi o jakieś, proszę Państwa, jakieś tam, że bomby lecą. Nie, nie lecą bomby, proszę Państwa, bo chodzi o dolara i juana. Tak naprawdę, proszę Państwa, następuje na Ukrainie walka między dolarem i juanem. Dolar i juan się spotkały, tam się biją gdzieś w jakichś podziemiach, a te wszystkie bomby to są animacje. O nic innego nie chodzi. O jedną rzecz. Zawsze chodzi o jedną rzecz. Natomiast ja, proszę Państwa, tak byłem pod wrażeniem tego. Dobry występ, bardzo dobry występ. Ale ja sobie tak pomyślałem, że mógłby być ten występ lepszy. Jakby podłożyć pod tę gestykulację taką efektowną dosyć Marcina Roli, znany klasyk, proszę Państwa, polskiego hip-hopu, jeden z najlepszych utworów polskiego hip-hopu, czyli Życie jak ostre jak maczeta, legendarnego Ważki G. I proszę Państwa, napisałem takiego tweeta, czy ktoś mógłby to zrobić. Oczywiście ludzie w internecie od razu to zrobili, tak to jest w internecie, wystarczy poprosić, znaczy jak się jest sławnym, tak jak ja. I zobaczymy efekty. Przyjaciół mi przeżytek, wspólnie razem chwilę. Gdy się powaliłem, 2002 wspomnieniami żyłem. O rzeczywistości odbiłem, nie tylko zobaczyłem, kto kim chyba jest. Na kogo można liczyć czas, w mieniu wielu z nas myśli ci zostali. Ze mną cały czas, w tym mój przekaz rozum. Jeśli potrafisz ogarnąć moje słowa i to, co mam do powiedzenia, jestem przygotowany na każdą ewentualność w życiu, bo liczą się wspomnienia. Nie wolno takich rzeczy, proszę Państwa, robić. Każdemu, mi też można by podstawić Ważkę G albo co innego, fazolki. I to jest takie niskie, to jest, proszę Państwa, każdemu można, ale nie każdemu, nie do każdego by tak dobrze pasowało. Jeszcze takie coś znalazłem, ktoś jeszcze pod tym całym wymianą w internecie takiego wrzucił, że może Marcin Rola trochę się inspirował właśnie takim znanym artystą, takim hip-hopowo, ale raczej popowo, kto się nazywa Pitbull. Zobaczmy. Jest ten image, proszę Państwa, jest ten image rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Dzieją się oczywiście bardzo ważne rzeczy, proszę Państwa, kończy się szczyt NATO dzisiaj, ale wcześniej na szczycie G7, na tak zwanych kuluarach, czy na marginesie, jak to się mówi, tego szczytu, spotkali się kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. I zdjęcia z tego spotkania wzbudziły pewne takie pytania. Co tak naprawdę tam się działo? Zobaczmy najpierw pierwsze zdjęcie. O, widzimy kanclerza w takiej pozycji, a ja zresztą Państwo widzą coś na tym zdjęciu. Dziękuję bardzo. I potem następne zdjęcie chyba chronologicznie wyglądało tak. I już wychodzą, proszę Państwa, kanclerz wydać chyba ulga, prawda? Boris Johnson też zadowolony. Zobaczył to, co miał zobaczyć. Dobrze, ja nie będę tego, proszę Państwa, komentował. To są jednak szefowie rządów ważnych państw. Nie można takich po prostu rządów. Dziękuję za materiał. Dobrze, proszę Państwa, coś chciałem Państwu jeszcze na koniec pokazać, ale w internecie, proszę Państwa, ważne jest, żeby w internecie pisać recenzje, bo wtedy dostajemy taki specjalny, że jest się recenzentem Google i jak dużo recenzji mamy napisanych, to mamy specjalne jakieś tam profity. Ale niektórzy idą w tym trochę za daleko w zbieraniu tych wielu recenzji napisanych przez siebie. Zobaczmy materiał numer 20. Jakaś tam restauracja i pani pisze, Elżbieta, nie było mnie tam. Też tam nie byłam. Nie wiem, gdzie to jest i tam nie byłam. Tak jest, proszę Państwa.
Dziękuję za materiał. No jak się gdzieś nie było, to może lepiej recenzji nie pisać. Ale jednak jeszcze najlepsze, zamiast dać 5 gwiazdek, tak z nadzieją, że może to miejsce jest wspaniałe, to po jednej gwiazdce. Dobrze. Drodzy Państwo, ten program już dobiega końca. Jutro też będzie jakiś program Specjaliści od Wszystkiego, najprawdopodobniej tak on się nazywa. I zobaczymy się i będzie wesele, będzie zabawa i będzie się działo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.